it is to ride in one horse open sleigh. Hej kochani, zapraszam was dziś na kolejny film. Jak widzicie, klimat bardzo świąteczny. Dziś będziemy razem pakować prezenty i pokażę wam, że nie liczy się tylko zawartość prezentu, co jest naszym prezentem, ale również to sposób, w jaki opakujemy nasz prezent, może wyrazić nas, może wyrazić, co czujemy do drugiej osoby, może wyrazić nasz styl, może wyrazić styl drugiej osoby, także sposobów na kreatywne pakowanie jest wiele. Ja wam dziś pokażę, w jaki sposób taki nietypowy ozdobić nasze prezenty takie zapakowane tradycyjnie. Także pakowanie będzie tradycyjne, ale ozdoby będą nietradycyjne. Zostańcie ze mną do końca, bo mam dla was bardzo, bardzo fajny konkurs. Ale najpierw chciałabym wam przypomnieć o kartkach Niwa. To już jest kolejna edycja akcji Niwa, w której biorę udział z kartkami. Przygotowaliśmy sobie takie piękne kartki w tym roku, moje z Darki. Nie wiem, czy pamiętacie te z poprzednich lat w brzydkich swetrach. I kartki są prześliczne, jak co roku możecie je wysyłać ze strony. My na pewno będziemy wysyłać do naszej rodziny. W tym roku na kartce jesteśmy tutaj w koszulach w kratę, z tą właśnie choinką i z wieńcem, który zrobił Darek w swoich filmach. Ogólnie Darek też zrobił film o pakowaniu, więc jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, to wam podlinkuję na dole jeszcze inne sposoby na pakowanie prezentów. Także mam kartki, mam prezenty i już wam mówię, o co chodzi. Przede wszystkim, żeby wysłać taką kartkę, wejdźcie w link, który podałam wam na dole. Jest to link do strony niwa.pl i taka podstrona Święta 2016. Tworzenie kartek jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy, że dodacie zdjęcia, napiszecie tekst waszych życzeń i podacie adres osoby, do której chcecie wysłać taką kartkę. Możecie wysłać 5 kartek na raz podczas jednej rejestracji lub 10, jeżeli dołączycie do klubu Niwa. To jest bardzo fajne i do czego was zachęcam, bo możecie od razu wysłać więcej kartek i być informowanym o różnych fajnych akcjach. Format pliku, jaki możecie wgrać, to jest JPG lub PNG i maksymalna wielkość takiego pliku to będzie 5 MB. Jeśli wyrazicie na to zgodę, wasze zdjęcie może pojawić się w galerii, żebyście mogli później widnieć właśnie pośród innych świątecznych zdjęć. Pamiętajcie, że dane osobowe na stronie są wykorzystywane tylko i wyłącznie do wysyłki, więc nie musicie się bać podawać tych adresów. Akcja trwa między 14 listopada a 20 grudnia, ale pamiętajcie, że kartki, które są wysłane po 14 grudnia, mogą nie dotrzeć na święta, także spieszcie się i im szybciej to zrobicie, tym lepiej. Nie ociągajcie się z wysyłaniem tych kartek. My w tym roku będziemy na pewno wysyłać kartki do naszej rodzinki, na pewno do rodziny Darka, której nie ma tutaj w Warszawie, wyślemy takie piękne kartki. To jest naprawdę świetna pamiątka, no i dosyć nietypowa taka kartka, no bo nie widnieje tutaj standardowa, jakaś tam standardowa choineczka, czy Mikołaj, grafika, albo właśnie nasze zdjęcie. Myślę, że takie zdjęcie osobiste będzie naprawdę piękną pamiątką. Muszę wam powiedzieć, że nasze babcie przechowują te kartki z poprzednich lat i bardzo, bardzo się cieszą, kiedy dostają kartki z naszymi buziami. Wy też zróbcie swojej rodzince, swoim babciom i znajomym taki prezent. Taką małą, świąteczną niespodziankę. Uważam, że tradycja wysyłania kartek jest piękna i fajnie, że do niej wracamy. Kochani, teraz już możemy przejść do moich prezentów. Pokażę wam, jak je zapakowałam. Zacznę może od takiego najbardziej tradycyjnego prezentu, najbardziej eleganckiego z tych wszystkich, które tutaj posiadam. Jest to prezent pakowany w taki granatowy, piękny papier, bardzo, bardzo klasyczny, który chciałam jakoś tak dodatkowo ozdobić, żeby ten prezent był właśnie bardziej elegancki. Jest to dosyć duży zestaw, ale chciałam, żeby ozdoba nie była w centrum uwagi, tylko właśnie z boku, tak jak tu widzicie. Dlatego wybrałam sobie taką śliczną, koronkową jakby wstążkę z srebrnymi drobinkami i przewiązałam ją na jednym boku. Przykleiłam to klejem na gorąco. Oczywiście możecie wykorzystać tradycyjny klej, taki w tubce, może też być jakiś super glue, to zależy tylko i wyłącznie od was. Żeby zakryć to miejsce, tutaj łączenie tych, to gdzie się stykają te taśmy ze sobą, przykleiłam taką piękną, gotową kokardę. Oczywiście kokardę możecie zrobić sami, jeżeli potraficie. Ja tutaj postawiłam na to, ta ma też taki fajny glitter w sobie i uważam, że całość prezentuje się niezwykle elegancko. Kolejny sposób, już taki troszeczkę bardziej nietypowy. Tu zapakowano akurat zestaw męski w srebrny papier, bo tam taki srebrny, szary, tak naprawdę
elegancki papier. I tutaj bez tego to opakowanie było troszeczkę nudne, więc postanowiłam, że w środku tego kwadratu właśnie ta dekoracja się znajdzie i dekorację zrobiłam w całości sama. Wybrałam tutaj taką srebrną wstążkę, którą miałam z innego prezentu. I ja zawsze recyklinguję wszelkie wstążki, wszelkie kokardki, ja nigdy tego nie wyrzucam i uważam, że nie powinno się wyrzucać takich kosztów, bo są bardzo ładne. Zawsze możemy sobie to później do czegoś wykorzystać. I to właśnie tak zrobiłam. Wykorzystałam sobie tą srebrną, glitterową wstążkę, która była takiej długości idealnej. Przykleiłam ją sobie z tyłu, skleiłam właśnie te dwa końce i zrobiłam moją dekorację na środku. A jak to zrobiłam, to wybrałam sobie po prostu pompki, których nie zawiesiłam na choince, które mi zostały. Mogą to być bombki, których już nie używacie, bombki, które właśnie Wam zostały, jest ich za dużo, lub które Wam się znudziły, lub które Wam się jakoś tam specjalnie nie podobają właśnie na Waszym drzewku, czy nie pasują do Waszego stylu, ale będą pasowały właśnie do prezentu. Przyłóżcie sobie właśnie, zanim zrobicie sobie taką dekorację prezentu, to przyłóżcie sobie, rozłóżcie ładnie, zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Co zrobiłam? Najpierw przykleiłam dwie duże bombki, skleiłam je ze sobą, plus z podstawą i zaczęłam doklejać pozostałe bombeczki. Oczywiście usunęłam tu takie końcówki, zaczęłam wypełniać jakby te luki dookoła i tu na górze została mi taka dziura i postanowiłam, że chcę ją sobie czymś zakamuflować i pomyślałam, że albo będą mi tu pasowały piórka, ale jest to mimo wszystko prezent dla mężczyzny, więc stwierdziłam, że wezmę sobie taki, nie wiem jak to powiedzieć, taki wypełniacz, który używamy przy pakowaniu różnych paczek i przykleję tutaj właśnie podspód na wierzch. I to wygląda naprawdę elegancko i tak nietypowo i ten prezent bardzo przyciąga uwagę, też jest, no jest taki trochę zwariowany, mogę powiedzieć. Naprawdę coś takiego nietypowego. Następny prezent to moja autorska wizja. Nie zobaczyłam tego nigdzie w internecie, sama to wymyśliłam. Jestem z tego bardzo, bardzo dumna, ale to jest bardzo delikatna dekoracja. Wybrałam tutaj papier taki klasyczny, biały, trochę grubszy, sztywniejszy, też bardzo elegancki, w takie bardzo drobne prążki. Przywiązałam właśnie moją wstążkę, którą już miałam wcześniej. Odcięłam sobie tą kokardę, która była gotowa i stwierdziłam, że zrobię coś swojego. I kiedy obcięłam tą kokardę, to okazało się, że wstążka jest bardzo krótka, więc związałam te dwa końce ze sobą i tak naprawdę został mi taki mały węzełek, który postanowiłam, że jakoś chcę zasłonić. Co tu zrobiłam? Wzięłam gałązkę od choinki, możecie urwać z waszego drzewka, na pewno nikt nie zauważy. I na to przykleiłam klejem na gorąco wosk. Wosk taki o zapachu świątecznym, więc ten prezent nie dość, że pięknie wygląda, to jeszcze pachnie i można go później jeszcze wykorzystać. Także wosk świąteczny, tylko bardzo uważajcie, bo niektóre woski są bardzo kruche. Możecie przykleić też malutką świeczuszkę, coś takiego właśnie delikatnego. I żeby to dopełnić, żeby tutaj nie były tylko dwa elementy, bo pamiętajcie, że w trójkach zawsze nieparzyście lepiej te elementy będą się komponować, dokleiłam jeszcze klejem na gorąco taką laskę cynamonu i wygląda to naprawdę świetnie. Z daleka wygląda to troszkę jak taki stempel, jak taka pieczęć, wiecie, jak kiedyś była woskowa. I mój ostatni pomysł, również autorski, który pojawił się w zasadzie wtedy, kiedy poszłam do sklepu i oglądałam różne akcesoria, różne rzeczy do dekoracji. Znalazłam, słuchajcie, takie koraliki z literkami, które miałam kiedyś w dzieciństwie, robiły się w tancerki. Mam sobie taki napis, jak chciałam. Ja akurat napisałam przyjaciel, przykleiłam klejem na gorąco, tylko tu uważajcie, bo tu nam się takie nitki pojawiają i czekajcie, aż to wszystko wyschnie, żeby te nitki sobie usunąć. One Wam zejdą, tylko nie urywajcie ich, jak klej jest jeszcze ciepły. Także ułożyłam sobie napis, tu przykleiłam jeszcze serduszko z przodu i na końcu i stwierdziłam, że chcę to obsypać jeszcze takimi fajnymi gwiazdkami. Mam takie gwiazdki też ze sklepu z dekoracjami. To może być dowolny brokat, to może być dowolne mogą być cekiny. I po prostu wzięłam sobie klej do dekupaż, ale użyjcie troszeczkę, może też być zwykły klej w tubce taki szkolny. Smarujecie klej i na to sypiecie wasz glitter, wasze gwiazdki, cekiny, cokolwiek macie, wysypałam to dookoła, efekt taki bardziej, można powiedzieć, lekki ombre. I stwierdziłam, że chcę spróbować jeszcze czegoś innego. To jest jeszcze inna propozycja, bo mogłam oczywiście zostawić sam napis, ale wykorzystałam jeszcze sztuczny śnieg. Sztuczny śnieg spokojnie możecie popryskać też na prezenty, to też jest bardzo ciekawy kontrast. Możecie go użyć sam sztuczny śnieg, albo właśnie dopełnić jakiś inny prezent. To jest taki właśnie coś takiego nietypowego. I takie prezenty zaśnieżone też będą fajnie wyglądały pod choinką. Będzie taki efekt właśnie, jakby one już czekały pod tą choinką, czekały i czekały i spadł na nie śnieg. Kochani, oprócz kartek mam dla Was bardzo fajne ogłoszenie, mam dla Was fajny konkurs. Mam tu dla Was 10 takich zestawów kosmetyków różnych mieszane. Będę Wam te kosmetyki pakować i będzie 10 zwycięzców w moim konkursie. Wystarczy, że napiszecie na dole, jaki jest Twój najlepszy prezent z dzieciństwa, jak pamiętasz.
napiszcie mi na dole swoje prezenty, opiszcie mi, jak to było, dlaczego, może macie jakieś ciekawe historie. Wybiorę 10 najciekawszych komentarzy i nagrodzę takimi pięknymi dostawami. Postaram się też ładnie zapakować, kreatywnie, tak jak tutaj pakowałam. Mam nadzieję, że moje sposoby Wam się podobały, że może zapakujecie troszeczkę inaczej prezent w tym roku. Ja nie jestem dobra, jeżeli chodzi o samo pakowanie w papier. Zawsze jestem bardzo niecierpliwa, ale lubię robić same dekoracje właśnie te. Z tym się spełniam, bo mogę puścić wodze fantazji i swojej kreatywności. Natomiast nie lubię samego pakowania w papier, ale myślę, że ozdoby robią jednak swoje. Kochani, jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie mi kciuki do góry. Jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze więcej pomysłów, to idźcie do Darka. On też nagrał kilka propozycji, podziękuję Wam ten film na dole. No i to tyle. Życzę Wam wszystkim wesołych świąt. No i zapraszam na kolejne filmy świąteczne. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Lord, what fun it is to ride in one horse open sleigh.